Turcji spędziliśmy 78 dni. Nasza trasa wyglądała mniej więcej tak, jak widać na mapie. Zaczęliśmy od Stambułu, potem Bursa, Troja, Izmir, Efes, Pamukkale. Potem odbiliśmy na wybrzeże od Fethiye przez Antalię po Sait, a następnie ponownie odbijamy do góry, bo chcemy pojechać do Konya, gdzie narodziła się tradycja wirujących derwiszy. Turcja to prawdziwy raj dla amatorów spania na dziko. Wprawdzie nad samym morzem niełatwo jest znaleźć coś fajnego, ale da się. I nasza ostatnia miejscówka niedaleko Sait jest tego świetnym przykładem. Ta część wybrzeża jest mocno zagospodarowana. Są tu luksusowe hotele z basenami i prywatne plaże z poczesanym piaskiem. Szczególnie polecamy ten rejon przy rzece Mangavat. Można przepłynąć się statkiem, ale dla odważnych skok do wody, która nawet latem jest lodowata. Nieco dalej znajduje się malowniczy wodospad. Wstęp kosztuje zaledwie kilka lirów. Jest to mały park i restauracje. Niestety nie można się tu kąpać, ale kawałek dalej już tak.
Czasem nasze miejscówki do spania znajdujemy bardzo szybko, a czasem to się najeździmy, naszukamy i z różnym efektem. Upatrzyliśmy sobie to jezioro, ale w ogóle nie mogliśmy znaleźć dobrego miejsca. Chcieliśmy właśnie takie o dojście do wody, jak tutaj widać, a wszędzie były tylko te szuwary, ta tarak taki wysoki, w ogóle żadnego dojścia. No ale wreszcie potem po próbowaniu wielu różnych dróżek, których nie ma na mapie, udało nam się znaleźć i mamy tu, jak widzicie, dwie takie fajne połączone plażyczki. W nocy nasz namiot stał się wylęgarnią dla komarów i one wszystkie sobie obległy te larwy takie, tak? Obległy cały nasz namiot i się wylęgły i zostały nam same skorupki po tych komarach. Schodzi, to schodzi, widać. Potem pojechaliśmy na coś w rodzaju naturalnego kampingu. Takie miejsca są w Turcji dość popularne. Większość ludzi przyjeżdża tu, żeby zrobić sobie piknik, ale można też zostać na noc. Niektóre z takich miejsc są bezpłatne, ale w tym akurat była mała opłata. Morze, Kapadocja i Pamukkale. Jest trochę więcej rzeczy do zobaczenia. I my teraz bardzo zafascynowaliśmy się jeziorami. Naprawdę są fajne. Każde jest troszeczkę inne, ale dają ochłodę, bo nad morzem naprawdę o tej porze roku jest za gorąco. Ja uwielbiam ciepło, ale normalnie jak już ja mówię, że jest za gorąco, to uwierzcie mi, jest za gorąco. Tutaj natomiast jest akurat. Ja byłam się pokąpać, woda ma idealną temperaturę, taką właśnie chłodnawą, można się schłodzić i musiałam sobie właśnie założyć bluzę z długim rękawem, żeby właśnie było mi miło i przyjemnie. Temperatura ma teraz jakieś 27 stopni, no właśnie tak ciepłolubna jestem, że ja w długim rękawku przy 27 stopni, jak jestem dobrze schłodzona. I wiecie, no... W nocy się świetnie śpi, bo w nocy mamy około 15 stopni, więc można się przykryć kołderką i jest bardzo fajnie. Tam przyjechała młoda para i będą robić sobie zdjęcia. Popatrz, przyjechała młoda para, w ostatniej chwili zdążyli na zachód słońca. To jest młoda para? No nie wiem, czy są młodzi, bo jest za daleko, ale są ubrani na biało, więc rozumiem, że wzięli ślub.
uznawana jest za jednym z najpiękniejszych miast w Turcji. No, szłoby się wadzić, to zależy co kto lubi. Jest to bardzo nowoczesne miasto i przyjeżdżając tutaj trzeba mieć to na uwadze. Aczkolwiek faktycznie jest całkiem sympatyczne, jeżeli komuś takie rzeczy nie przeszkadzają. Muzeum Mawlana to dawny meczet i jest to najbardziej święte miejsce dla tureckich muzułmanów. Tak więc przyjeżdżają tutaj tłucznie, podobno aż 1,5 miliona tureckich muzułmanów przyjeżdża tutaj każdego roku. Faktycznie w środku w świątyni modlili się, było widać skupienie. Są tutaj groby ich najważniejszych osób, tak więc składają tutaj hołd i szacunek i faktycznie było to widać. Zagranicznych turystów nie ma tutaj wiele, ale czasem przyjeżdżają, dlatego że to jest właśnie miejsce, gdzie powstała kultura kręcących się derwiszy i są takie przedstawienia. Jest tutaj taki jakby stadion, taki concert hall, w którym co sobotę są darmowe występy. Niestety teraz w czasie pandemii nie ma. Podobno tutaj w czwartki są, ale muszę to sprawdzić, czy faktycznie tak będzie. Jeżeli tak, to jutro jest czwartek i mogłabym tutaj przyjść i zobaczyć. Na pewno bym poczekała. No, zobaczymy. Mieliśmy tutaj bardzo spokojną noc, około pół godziny drogi od Konya, normalnie w środku pola, tak? Popatrzcie. In the middle of nowhere. I wiecie, takie miejsca my strasznie lubimy, tak? Właściwie no nic tutaj nie ma. Nie ma nic jakiegoś bardzo interesującego, coś co byłoby ciekawe czy super ładne. Ale wiecie, samo to, że jesteśmy z dala od zgiełku miasta, cisza, spokój i nikogo nie ma, no to jest po prostu takie terapeutyczne. Bezcenne w dzisiejszych czasach. Tak więc tutaj niedaleko jest taki malutki mosk. O, tam. I podjedziemy tam teraz samochodem. Właśnie niedźwiedź kończy pakować auto. Podjedziemy tam, bo chcemy popłukać nasz baniak z wodą. Mamy taki duży 120 litrów zbiornik na wodę i raz na jakiś czas trzeba wyczyścić, bo szczególnie w tych temperaturach to wiadomo, woda tam sobie różne żyjątka zaczynają żyć swoim życiem, a my niekoniecznie je chcemy, więc raz na jakiś czas trzeba przepłukać i znalezienie takiego dogodnego miejsca nie jest takie łatwe, więc tutaj korzystając z okazji, że jest cisza, spokój i przy mosku jest woda i jest szlauch, bo to nam jest potrzebne. Łatwiej jest tak, jeżeli mamy szlauch, szybciej można to wszystko zorganizować, tak więc jedziemy robić wielki porządek. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Zostawcie komentarz, dajcie lajka i pokażcie swoim znajomym. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał. Jeśli chcecie zostać patronem, w opisie dowiecie się, jak to zrobić.